Dzień dobry. Taka mała paczuszka, dawno nic nie kręciłem, jakoś tak pogoda była niesprzyjająca na ślęczenie przed komputerem. Dzisiaj pochmurno, troszeczkę chłodniej pada, także powinna być właśnie na taką porę. Zakupiłem to na urlop. Kurteczka taka przeciwdeszczowa. Paczuszka trochę zdezelowana. Poklejona, o, tu nawet widać jakiś sznurek, miękka, powinna być miękka, bo to kurtka to materiałowa. Dobrze, nie będziemy tu, może zaczniemy gdzieś tak, gdzie ta taśma. Kiedyś miałem już taki przypadek, słuchawki zamawiałem, że wystawały, było wszystko widać, ale dotarło. Jest. Taka kurteczka spakowana 4 razy XXL. Wprawdzie chiński, także okaże się, czy pasuje na mnie. To najwyższy rozmiar, największy rozmiar, jaki miał tam Chińczyk do sprzedania. Nie dało się, tak jak ostatnio kupowałem bez rękawic. Ups, przepraszam, troszeczkę mi tutaj popsnęło. Ups, zepsuł mi się mój jedyny pseudo taki stojaczek. No nie miał większego, zamówiłem, zobaczmy. Wygląda przyzwoicie. Ups! Przepraszam, to jest defekt sprzętu. Jest kapturek. Suwaczek. 4 razy XXL. Dobra, będę kręcił z ręki, bo to już daje się do wyrzucenia. Mam nadzieję, że to jest w miarę oddychający materiał, bo to kurczę na deszcz latem to musi tak być, choć po Chińczykach nigdy, nigdy wiadomo. Grosze kosztowała, bardzo tania kurteczka, także to mnie skusiło między innymi. Chodzi, nie widzę tu żadnych metek, żeby przeczytać o sposobie prania. Widzicie, stojaczek mi się skrzanił, rozleciały mi się nóżki i taki jest skutek tego. Ups. Jest kieszonka wewnętrzna, jest metka, przepraszam. Rozszyfrujemy tutaj coś. Nie rozszyfrujemy, bo to po chińsku 100% czegoś, ale czegoś, pranie, prasowanie do 110 stopni, to po tych symbolach można poznać. Pranie w 30 stopniach, jak dobrze widzę, bez okularów. O. Jest i po angielsku, i bardzo dobrze. Wszystko jasne. Dobra, sprawdzimy to na deszczu, nie na deszczu. Tak to wygląda. Nie ma co tutaj dłużej gadać o kurtce. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.